Proszę Państwa, wszyscy zadawali sobie to pytanie w ostatnich tygodniach. Portale prześcigały się w spekulacjach. Dziś już za chwilę powiemy. Ja tylko jeszcze spytam, Mariusz, czy ty wiesz już? Domyślasz się? To znaczy, powiem ci może tak. Wiem, że typowałeś dwucha, którego wybrałeś, to nie wiem. Ja wiem, że chodzę na treningi, robię swoje, a reszta do ciebie należy. Przeciwnikiem Mariusza Budzianowskiego będzie człowiek, który stoczył prawie 100 walk, blisko 100 walk w boksie i tylko dwie w czasie dłuższym niż 4 rundy. Król 4 rundówek, Eric Butterbean Ash. Witam z Butterbean, prosto z Alabamy, USA. W pierwszej kolejności chciałem podziękować KSW za znalezienie miejsca na karcie walk. To prestiżowa gala i jestem bardzo zaszczycony mogąc w niej walczyć. Wiele osób pyta mnie, jak do tej walki mogło dojść. Zarząd organizacji Muzin bardzo chciał, abym Budzianowski stoczył pojedynek na ostatniej gali w USA. Ja osobiście byłem przeciwny temu. Mariusz musi jeszcze wiele nauczyć się i dużo przed nim ciężkiej pracy. Zdecydowanie powinien poprawić swoje umiejętności w stójce, nie umie w ogóle boksować. Później wypowiedziałem się podczas jednego wywiadu, że Mariusz Budzianowski bije jak baba. Tym stwierdzeniem widocznie uraziłem jego dumę. Zaraz po tym Mariusz rzucił mi wyzwanie. Osobie, która znokautowała wiele osób na całym świecie. Znokautowałem swoich przeciwników w Australii, Chinach, Korei, Anglii. Po prostu wszędzie. I wiedząc o tym, on wyzywa mnie, kogoś, kto pośle go na deski. Odpowiedź moja dla każdego, kto ma wystarczająco dużo odwagi, aby stać i powiedzieć, chcę walczyć z Butterbeanem, nawet jeżeli ten ktoś nigdy nie był znokautowany, będzie jeden. To dobrze, że Polacy i polscy fani wkrótce zobaczą i przekonają się, kto jest prawdziwym mistrzem. I później pozostanie Mariuszowi wrócić na salę treningową i porządnie trenować na MMA. Nie bać się strongmana, tylko ćwiczyć pod MMA. Wielka różnica. Jeszcze jedno chciałem dodać. KSW zaprasza na walkę Mariusz Budzianowski vs. Butterbean 18 września. Mariusz, lepiej bądź bardzo dobrze przygotowany. Przyjeżdżam do Polski, aby tobie pokazać, kto jest lepszy. Proszę Państwa, było to pierwsze oświadczenie. Dokładnie wczoraj dostaliśmy tą kopię wypowiedzi Butterbeana. Mariusz, też już oficjalnie, jak cała Polska wie, kto się z tobą będzie mierzył na KSW 14. No i co powiesz na to, jak bijesz jak baba i... Skoro uważa, że bije jak baba, no to zapraszam go do Polski, tak jak już powiedziałem. No i zobaczymy, czy bije jak baba. Na pewno ostatnie kilka miesięcy nie leżałem, tylko zasuwałem. Troszeczkę wyciągłem wnioski, co było źle robione przez ostatnie pół roku. No i przekonacie się sami, że na pewno jak już biorę się za coś, idę do końca. Wiadomo, że po drodze gdzieś jeszcze jakieś błędy mogą wyjść, ale jak to mówią, trening czyni mistrza. Mariusz Eric Scott, Butterbean dziś obchodzi 44. urodziny, zdecydowanie cięższy, może nieco wolniejszy. Masz już jakiś pomysł, bo pewnie rozważałeś tych kolejnych rywali, jacy byli przymierzani do ciebie na Butterbeana? Na pewno będzie trzeba uważać na początku, żeby nie dać się z nim akurat w jakieś potyczki. Trzeba będzie akurat popracować, a kondycyjnie na pewno już wytrzymam, dlatego że już sprawdziane mam praktycznie co tydzień sparingi i jest poprawa o 60-70%, już jest zmiana tego, co była parę miesięcy temu. Na pewno ważne będzie dla ciebie to, iż walka z kolejnym zawodnikiem amerykańskim odbędzie się w Polsce, na polskiej ziemi 18 września. I na pewno może być to twój atut. No na pewno lekko nie będzie, ale dam radę. A jak wspominasz tych kibiców, którzy oglądali cię podczas wyprawy na Sylwię? No troszeczkę zawiodłem ich, na pewno liczyłem na coś więcej. No ale jak to mówią, błędy trzeba popełnić, czasami wyciągnąć z tego wnioski. Wyciągnąłem z tego wnioski i idę dalej do przodu.